właśnie podziękowania wraz z taką oto, takim oto znakiem, który już się staje aktualny, i obwodnica Kłodzka. Dziękujemy jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego. Chciałem powiedzieć, że obwodnica Kłodzka to będzie trochę więcej niż rondo jedno. Tu mamy oczywiście też takie podziękowanie również. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ale też ciekawostkę dla naszych, jakby to ładnie ująć, lobbystów, też taki mały informacja. I to na bardzo. I dla pana. Pana Jakuba Szulca, również. Bardzo dziękuję. Pan senator. Senator już też się zgubił, ale mamy tak. Ja już więcej nie zabieram czasu. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, parlamentarzyści, bardzo się cieszę, że miałem okazję spotkać się tutaj w Płocku z władzami samorządowymi regionu i całej Doliny Kłodzkiej. Jak Państwo wiecie, takim pozytywnym pretekstem do spotkania z samorządowcami tutaj w ziemi kłodzkiej była decyzja z wtorku, decyzja Rady Ministrów o budowie, o uruchomieniu specjalnego programu obwodnicowego, w ramach którego 12 inwestycji zostanie zrealizowanych w ciągu najbliższych 4 lat. Pośród nich, pośród tych 12 projektów znalazła się obwodnica Kłodzka, która, no, dla której uzasadnienie merytoryczne było bardzo mocne. Oprócz tego, że dokumentacja projektowa, ta obwodnica jest przygotowana do realizacji, ma uzgodnienia niezbędne, jest też obiektywnie bardzo potrzebna ze względu na natężenie ruchu, na bardzo groźne wypadki, które niedawno tutaj miały miejsce również na rondzie w Kłodzku, no i na skrzyżowanie dróg krajowych. A więc podobnie jak pozostałe 11 projektów, akurat w drodze takiej pracy eksperckiej i decyzji Ministerstwa Transportu i uzgodnień różnego typu wytypowaliśmy 12 najbardziej palących, najpilniejszych projektów obwodnicowych w całym kraju. Pośród nich jest tutaj obwodnica Kłodzka. Blisko 300 milionów złotych inwestycja. Jeszcze w tym roku, taki jest warunek pozostałych również 11 obwodnic poza Sanokiem, będzie ogłoszony przetarg, początek, jak rozumiem z deklaracji, informacji tutaj dyrektora regionalnego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, powinniśmy być gotowi na podpisanie umowy z wykonawcą na budowę tej obwodnicy późnym latem przyszłego roku. Projektowanie i budowa tak, aby zakończyć tę inwestycję w 2018 roku, podobnie jak innych 11 obwodnic. Chciałem serdecznie podziękować władzom samorządowym, ale też i posłom tutaj z ziemi kłodzkiej, z Dolnego Śląska, pani Monice Wielichowskiej, panu posłowi Szulcowi, panu senatorowi Jurcewiczowi, którzy naprawdę byli dla mnie nie tylko wsparciem takim koleżeńskim, bo są z Platformy Obywatelskiej, ale byli też takim merytorycznym, twardym partnerem w podejmowaniu tych decyzji. Dzięki wsparciu rzetelnej, nie emocjonalnej, ale bardzo rzetelnej współpracy udało się pośród, powiedziałem, 12 projektów ująć obwodnicę Kłodzka, więc to jest też dla Was ważna wiadomość, to macie w tym swoją zasługę i myślę, że to będzie Wam tutaj również na ziemi kłodzkiej zapamiętane. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie, za wizytę, nie tylko drogi, ale rozmawialiśmy również o inwestycjach kolejowych, o modernizacji linii w nowej perspektywie. Dzięki tutaj zaangażowaniu marszałka dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca mamy też dobrego partnera samorządowego w postaci samorządu województwa, jeśli chodzi o realizację i modernizację linii kolejowych, więc ta perspektywa, która już się kończy, a za chwilę następna, która się otwiera od 1 stycznia 2014 roku, to będzie również perspektywa kolejowa i taki czas na modernizację również linii kolejowych tutaj na Dolnym Śląsku i również w Dolinie Śląskiej. To z mojej strony chyba. Kotliny oczywiście. No widzicie, tak emocje czasami plączą w język. Także z mojej strony to wszystko. Pytania? Tak.
Panie ministrze, dwa właściwie pytania. Pierwsze to dotyczące połączenia Kotliny Kłodzkiej z Wrocławiem, bo tutaj samorządowcy ciągle podnoszą tę kwestię, że jest źle na tej naszej ósemce. Bardzo dużo wypadków, bardzo dużo tirów. No i po prostu takie tragiczne zdarzenia. A drugie pytanie, czy pan słyszał o takim porozumieniu samorządowców z okolic Oławy i Dyrekcji Krajowej Dróg dotyczącego budowy obwodnicy wokół Oławy? Bo tam miała być budowana, no oni wypadli. Kiedy ta obwodnica będzie budowana, czy coś można powiedzieć na ten temat? Droga ekspresowa S8, tak to nazwijmy, jej ciąg dalszy od Wrocławia do Kłodzka i do granicy. Dzięki również zaangażowaniu władz samorządowych województwa dolnośląskiego jest w procesie przygotowawczym. Są prowadzone prace nad wytyczeniem korytarza dla przebiegu tej drogi. I tutaj przy pełnej naszej współpracy będziemy szukali, przygotowywali ten projekt do realizacji, tak aby w jakiejś perspektywie on był gotów, bo ta droga obiektywnie, jak wiele innych jeszcze w Polsce, które będą czekały na swoją kolej, musi być zrealizowana, bo ona jest potrzebna, no nie tylko dla samej Kotliny Kłodzkiej, dla Dolnego Śląska, ona jest potrzebna dla reszty kraju, bo to jest kolejny korytarz, którym powinniśmy się połączyć z Republiką Czeską. Ja przypomnę, że w tej perspektywie będzie realizowany projekt drogi ekspresowej S3, Legnica, Lubawka, dalej Kralowec, po stronie czeskiej, do systemu dróg autostradowych czeskich. Natomiast skutek przesunięć po czeskiej stronie, przygotowania tego projektu po czeskiej stronie, musimy lekko zwolnić tempo prac nad tym projektem drogowym Legnica-Lubawka. Ale tak czy inaczej, w pierwszej kolejności realizujemy S3 Legnica-Lubawka do granicy z Czechami, a w nowej perspektywie, jak będziemy gotowi z projektami, będziemy realizowali też drogę S8 od Wrocławia do Kłodzka aż do granicy. Więc to odpowiadając na pierwsze pańskie pytanie, co do kolejnej obwodnicy, o którą pan pytał, Oławy. Ja znam temat oczywiście. Takich miejsc w Polsce, no, które oczekują na realizację swojego projektu obwodnicowego, jest bardzo, bardzo dużo. Każde miasto w naszym kraju oczekuje, że będzie miało zbudowaną obwodnicę swojego miasta. I to są mniej, bardziej uzasadnione oczekiwania i tutaj w tej sprawie się będziemy w dalszym ciągu przyglądali, też szukali jakiegoś rozwiązania dla Oławy. Być może też władze samorządowe będą w stanie przyjść z jakąś pomocą w takim projekcie. Ja mam pełną świadomość, że 12 obwodnic nie wyczerpuje oczekiwań reszty kraju, czy tych kilkudziesięciu bardzo uzasadnionych roszczeń, jeśli chodzi o budowę kolejnych obwodnic, ale no, na wszystko nam po prostu nie starcza pieniędzy i tego trzeba mieć świadomość. Podkadencja Kaczowa, mówił pan o modelu wsparcia inwestycji, który praktyka zgodnie z ostatnio proponowany. Na czym miałbym polegać? Może pan parę zdań na tym czy pan to się zabawił? Jak będę gotowy do przedstawienia go opinii publicznej i dziennikarzom, to to zrobię. Nie jesteśmy jeszcze przygotowani do tego, aby prezentować założenia tego nowego modelu, ale potwierdzam, pracujemy nad takim systemem, który byłby w miejscu dotychczasowego programu dróg lokalnych nowym, systematycznym sposobem wsparcia samorządów, jeśli chodzi o rozwój i modernizację ich infrastruktury drogowej, czyli dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych. Model będzie polegał na finansowaniu, tak? Właśnie pan mnie pyta, na czym będzie polegał, jak będę gotowy, to wtedy panu powiem. No oczywiście na współfinansowaniu, tak. Panie ministrze, powiedział pan, że to nie jest jedyne miasto wymagające, które ma uzasadnione specjalne potrzeby zbudowania obwodnic. Czy jest możliwa jakimś systemowym rozwiązaniem związanym z wyprowadzeniem tranzytu z miast, ruchu ciężarowego z miast? Tak, pierwsze systemowe rozwiązanie to jest wreszcie zbudowanie sieci dróg ekspresowych i autostrad, bo to jest w pierwszej kolejności całego tranzytu. Polska jest krajem, który dzięki rozwojowi sieci drogowej od 6 lat rozbudowywany bardzo konsekwentnie, bardzo intensywnie,
w związku z planami naszymi budowy kolejnych dróg ekspresowych. Już poogłaszaliśmy przetargi na S3, S5 tutaj na Dolnym Śląsku, to dla Was są drogi też przecież bardzo istotne. Kolejne odcinki drogi ekspresowej S8, S7, S17, S19, S6. To jest cały plan obliczony na to, aby do roku 2020 wreszcie zbudować cały system ciągów dróg ekspresowych. I to jest pierwsze rozwiązanie dla wyprowadzenia tranzytu z miast. Dlatego, że wówczas wyprowadzimy ten tranzyt na drogi ekspresowe i autostrady. I po raz pierwszy w dziejach naszego kraju nasze położenie geograficzne może być źródłem bogactwa, błogosławieństwem, a nie przekleństwem. Bo do tej pory wskutek położenia geograficznego raczej cierpieliśmy. A teraz dzięki rozwojowi sieci drogowej i kolejowej Polska już zarabia, nasi przewoźnicy już zarabiają duże pieniądze na transporcie drogowym, a jak rozwiniemy w pełni sieć drogową i kolejową, będą zarabiali jeszcze więcej. Więc odpowiadając na Pańskie pytanie, wyprowadzenie tranzytu z miast to przede wszystkim budowanie ciągów dróg i to robimy. Oprócz tego realizujemy miejscowo te najbardziej palące projekty obwodnicowe, tak jak właśnie te 12 obwodnic, które przeważnie mają bardzo wysokie natężenie ruchu i leżą na skrzyżowaniu dróg krajowych. Więc to jest drugi sposób na wspomożenie tego rodzaju miast, które cierpią dzisiaj z powodu wielkiego tranzytu przez centra miast. Czy większy ten jest ciąg południowo-północny, czy zachodnią wschodnią Polskę? Tu nie ma konkurencji między północą, południem, wschodem i zachodem. Jak Pan spojrzy na załącznik numer 5, który parę miesięcy temu został uchwalony przez Radę Ministrów, który zawiera blisko 50 planowanych przetargów w tym roku do ogłoszenia. Już ogłosiliśmy ponad 30. Kolejne 20 jest codziennie w zasadzie ogłaszane. Program opiewa na 35 miliardów złotych. To zobaczy Pan, że te odcinki to są elementy uzupełniające już dzisiaj sieć drogową, wypełniające te luki, na przykład na drodze ekspresowej S7 z Gdańska do Warszawy. Zostały ogłoszone przetargi na brakujące dwa fragmenty drogi ekspresowej. Tak jest w przypadku S3, S5 i te inne, które już wymieniałem. Także tutaj nie ma żadnej konkurencji. Próbujemy to robić systemowo, rozkładamy to racjonalnie po całym kraju. Branża drogowa dostała od nas bardzo jasny komunikat, że nie wpadniemy w lukę inwestycyjną między perspektywami, że szybko ogłaszamy przetargi, jesteśmy do nich gotowi. W tym roku, jak powiedziałem, blisko 50 przetargów na ponad 700 km dróg ekspresowych i 12 przetargów na obwodnice na 150 km dróg właśnie w ciągu obwodnic. Także Polska w budowie, wersja 2.0 została otwarta. To się toczy akurat jak w tej perspektywie jeszcze S8, także ona się buduje. Już mówię o tych odcinkach, które są z nowej perspektywy i są ogłaszane przetargi. Czy projekt obwodnicy Płocka jest już całkowicie zamknięty? Bo natrafiłem na informację, z której wynika, że w niektórych miejscach niczego prowadzone zostały jeszcze do logiczne badania. Pan dyrektor jest gotowy udzielić Panu szczegółowej informacji, natomiast chcę powiedzieć, że ta inwestycja jest realizowana w systemie projektu i buduj. Cała dokumentacja projektowa, która już jest przygotowana, zostanie udostępniona wykonawcy, tak aby w celu potanienia wykonawstwa móc je optymalizować. Ja przypomnę, że zmieniliśmy jakiś czas temu rozporządzenie hałasowe, które pozwala nam wreszcie po wielu latach obniżać ekrany, albo w niektórych miejscach w ogóle w ogóle ich nie budować, co w wymierny sposób wpływa na obniżenie kosztów inwestycji. Więc ja liczę, że wskutek optymalizacji projektu obwodnicy Kłodzka w ramach systemu projektu i buduj wykonawca zaproponuje bardzo konkurencyjną cenę, za którą będzie mógł realizować bezpieczną, profesjonalną, dobrze, dobrej jakości wykonaną obwodnicę za bardzo rozsądne pieniądze. Przypominam, że kosztorysowo nam wychodzi około 280 milionów złotych ta obwodnica, a po cichu liczę, że może być trochę tańsza. Jeśli nie ma więcej spraw, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy.